Znów możemy cieszyć się zimową aurą, jednak nie wszystkim się to podoba. Szczególnie kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu i uważać, aby nie wpaść w poślizg. Sprawdziliśmy dziś, jak ze śniegiem radzą sobie drogowcy. Prognozowane opady śniegu są dla Powiatowego Zarządu Dróg czasem pełnej gotowości. Tak było i tym razem. Drogowcy pracują całą dobę, aby umożliwić mieszkańcom bezpieczny dojazd do pracy. Sprawdziliśmy dziś, które drogi obsługiwane są przez Powiatowy Zarząd Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg Raciborskiej obsługuje drogi powiatowe i drogi wojewódzkie zlokalizowane na terenie powiatu raciborskiego. Jest to łączna ilość 250 km, w tym 100 km to drogi wojewódzkie, 150 drogi powiatowe. Mówimy o drogach, które są odśnieżane. Mówiąc tak bardzo lakonicznie, drogi wojewódzkie i powiatowe są to główne drogi wylotowe z naszego miasta i z naszego powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu dysponuje 10 jednostkami sprzętowymi wyposażonymi w pług i piaskarko-solarkę. Jak mówi dyrektor zarządu dróg, taki sprzęt jest wystarczający na panujące u nas warunki. Na bieżąco monitorujemy stan pogody i wykonujemy czynności związane z zimowym utrzymaniem, aby na naszych drogach jeździło się bezpiecznie, bo należy wspomnieć, że my nie zapobiegamy zimie, tylko staramy się złagodzić jej skutki i to jest nasze główne działanie. Czy mieszkańcy do Państwa też dzwonią, alarmują jakieś sytuacje, kiedy nie mogą wyjechać, kiedy ten śnieg zalega na drogach i jak to wygląda? Zdarzają się telefony informacyjne i w ten sposób są one przez nas odbierane. To znaczy dziękujemy kierowcom za informacje dotyczące przejezdności. Natomiast mogę stwierdzić, że nasze drogi są przejezdne, wszędzie można dojechać. Mimo tego, że drogi są na bieżąco odśnieżane, należy pamiętać, aby dostosować prędkość do warunków atmosferycznych. Drogowcy zgodnie twierdzą, że zima ich nie zaskoczyła.